dużo się działo. Niestety widziałem, że Nikodemowi coś się zepsuło w aucie. W sumie na samym początku wyścigu, jak prowadził. Szkoda, szykowałem się właśnie na rywalizację z nim. No później jest tak gorąco, opony zaczęły po prostu już tak powolutku nie kleić tak jak powinny. No i pod koniec chyba właśnie to zrobiło swoją różnicę największą. Tempo ostro spadło pod koniec wyścigu. I myślę, że w sumie tyle. Jak się czujesz w tym samochodzie? Jakie masz doświadczenie w tym pojeździe, powiedz? Czyli już mamy jeden weekend ze sobą. Ścigałem się podobnymi samochodami w Stanach. Może nie ND, ale również Mazda MX-5. To jest mój pierwszy sezon w Polsce. No, jak się czuję w tych autach? Uwielbiam te auta. Mazda MX-5 są moimi ulubionymi autami. Te szczególnie są tak dobrze przygotowane. No, naprawdę to, że coś się wydarzyło w tym wyścigu z jednym autem, to jest no, naprawdę rzadkością. To się prawie nigdy nie dzieje. Więc naprawdę solidne, szybkie, fajne auta. Nie ma o co narzekać. Jakie słuchaj porównanie do ścigania się, ze ściganiem się w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce? Poziom tutaj jest naprawdę porównywalny, przynajmniej jeżeli chodzi o kierowców. Organizacja pucharu jest naprawdę na wysokim poziomie. No, muszę powiedzieć, że jako pierwszy sezon w Polsce, taki chciałem się dowiedzieć dokładnie, jak to wszystko tutaj wygląda, to jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony, że to wygląda tak, jak wygląda. Naprawdę dobrze.